Cześć Wam, witam wszystkich. Dzisiaj będzie druga część filmiku o zakupie PS4 z AliExa za 200 zł. Uszkodzona, nie włącza się. I powiem Wam tak, no tak jak już na poprzednim filmiku pokazywałem, HDMI totalnie wyryte. To zaraz Wam pokażę. Na tej kamerce i zaraz się przerzucimy na kamerkę spod mikroskopu. Jeszcze w ogóle tu nic nie robiłem, ta płyta leży cały czas. Na razie zastanawiam się, jak do tego tematu podejść tak, żeby to wszystko uratować. Bo jeżeli te HDMI robi zwarcie i płyta się nie chce włączyć, to jest to super wiadomość. Bo najbardziej się obawiałem, że będzie uszkodzony tutaj ten APU. Ale wszystko na to wskazuje, że to się ruch w HDMI także po prostu masakra. I przerzućmy się teraz na widok spod mikroskopu i zobaczmy sobie dokładniej tego HDMI-ka. Dobra. Jesteśmy pod... W ogóle matę sobie gdzieś na bok położę, żeby tą płytę położyć całkowicie pod spodem. Dobra, jest pięknie. Teraz sobie oświetlenie mogę troszeczkę lepiej dać na dół. Z tej strony będzie fajnie. I zobaczmy sobie HDMI-ka od tej strony. Jest. O, coś sobie wyłapiemy troszeczkę. Postaram się może kamerkę dać jak najniżej. Będę mógł. Chociaż mógłbym ją jeszcze niżej dać. I zobaczcie, jak to wygląda. Jakbym wam jakoś tak postarał się pokazać. O, tak będzie chyba wygodniej. Widzicie, jak to wygląda w ogóle? Oświetlenie sobie damy jeszcze niżej. Widok z góry HDMI. Widzicie, że brakuje czym to pokazywać. A, jakim tym. Tutaj dwóch pinów. Są ścieżki po prostu usunięte i tutaj dwóch pinów po tej stronie. Staram się zrobić może zooma jakiegoś. Widzicie? Od lewej strony, jakbym patrzył tak od tej strony płyty. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta jest usunięta i od prawej strony pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Ten jest do zrobienia. Ten jest tutaj, te po prawej strony są bez problemu do zrobienia. Chyba najłatwiej będzie mi je zrobić. Natomiast tutaj po lewej stronie pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty. To będę musiał się chyba podskrobać do takich właśnie punkcików, jak są tutaj okrągłe. Tylko to będzie je widać, jak się zdejmie tego HDMI-ka. I pokażę Wam, jak wygląda, patrzcie się tutaj. Tak. Tutaj jest jakiś w ogóle topnik. Zobaczmy sobie tutaj te elementy. Tu jest tak. Mam nadzieję, że tutaj nikt nie rób przy nich. I tutaj jest coś, jakby brakowało. Nie wiem, czy to był jakiś element. Będę musiał sobie popatrzeć na zdjęcia płyt w necie. Czy tutaj nie brakuje czegoś? Czy tu nie jest usunięte jakiś element? Są te dwa pola tutaj. Zobaczmy sobie teraz drugą stronę tej płyty HDMI. Staram się zrobić ostrość. Patrzcie, jak to jest polutowane. I tu druga strona.
Masakra. Tutaj jest na szczęście jakiś układ chroniony ekranem. Także tutaj w pobliżu nie ma żadnych elementów, które mógłby uszkodzić ktoś, na szczęście. Ale tak wygląda druga strona. Tutaj już na płycie nie widzę nic, żeby ktoś grzebał, także wszystkie elementy tutaj zobaczmy sobie z ciekawości, jak wyglądają te elementy. Całkowicie inna strona płyty, ale też widać jakiś jakby topnik. Także ktoś tu już też, kurczę, rył. Tu widać, że jest topnik. Ktoś chyba może nóżki poprawiał. Myślał, że coś to da. I tak trzeba oni się potem przyjrzeć bardzo dokładnie jeszcze raz tej płycie, żeby ewentualnie wykluczyć jakieś możliwości grzebania. Dobra, powiem wam tak. Jeszcze raz HDMI-ka wrzucę. O, od tej strony chyba będzie lepiej widać. Ostrość. Widzicie, jak to wygląda? Powiedzcie mi, czy tu nie ma zwarcia? Tu jest zwarcie na 100%. Tylko pytanie, czy przez to nie włącza się konsola? Bo jeżeli tak, to będzie super sprawa. W ogóle tutaj jak kiepsko to ktoś się zrobił. Bardzo kiepsko. Tylko pytanie, dlaczego ktoś rył przy tym HDMI? Czy po prostu miał problem z obrazem? Bo jeżeli była taka sytuacja, załóżmy, że to najgorszy scenariusz, teraz będę mówił, uszkodził się tutaj ten układ APU, nie miał obrazu, myślał, że to jest HDMI, zaczął rodzić przy HDMI-ku. To będzie najgorsza opcja. Zobaczmy sobie jeszcze dokładnie tutaj APU. I to jest pasta. No, trzeba będzie wyczyścić. No, widać, że pasta jest na tych elementach. A to nie ma żadnego problemu. To wyczyścimy elegancko potem szczoteczką z izopropanolem. Tylko patrzę się na elementy, czy nie są jakoś ciemnięte. Ale powiedzmy, że wygląda to w miarę ok. Chyba nawet teraz bym to przeczyścił, bo mi troszeczkę zostało izopropanolu. Zobaczymy, jaki tam jest napis na tym APU. Czy jest krzem cały, to po pierwsze. Dobra, dostaliśmy się do napisów Sony Computer Entertainment Incorporation. CXD 9002 6BG. Tutaj dalsza jakaś nazwa, DG i tak dalej. Diffused in Taiwan, Made in Taiwan. Patrzę się na rdzeń, tu jest cały na rogu. Bo wiecie, jak to jest, że ktoś mocuje potem chłodzenie i może uszkadzać się rdzeń. Tu jest cały.
tu też jest stały, nieukruszony. I tutaj jest stały. Dobra, wychodzi na to, że... pasta się rozpuściła pod wpływem teraz tego izopropanolu. Potem to przeczyścimy. No, koło tego apu jest kość RAM. 8 giga ma PS4. Po jednej stronie jest 4 i po drugiej 4 płyty. Kości raczej nie trzeba będzie nic robić. Zresztą powiem wam, że ja nawet nie mam sit, żeby taki układ zrobić. Musiałbym zamówić z AliExpressa cały komplet. Całe komplety są sprzedawane, żeby to naprawiać. Na razie sobie ipą to doczyszczę, tak skoro już tutaj to kręcę. Termopady będę musiał oczywiście kupić, żeby założyć na tutaj te kości RAM Samsunga. Samsunga kości, no. Jezu, ale mi strasznie muli ten laptop, co się ostatnio przy nagrywaniu. No dobra, widzieliście, jak wygląda to nieszczęsne HDMI. Może jeszcze jakbym zrobił większy zoom. Patrzcie, jak to wygląda w ogóle. Masakra. Zastanawiam się w ogóle, czy... a nie, HDMI wygląda, że to jest chyba od tego. Tylko trzeba będzie prostować piny przy ewentualnym, jak uda mi się je wylutować w miarę sprawnie i bezboleśnie. Oczyścić pola trzeba będzie. Najlepiej to jakbym zamówił w ogóle całe nowiutkie do tego, do tej płyty. I trzymam kciuki za to, że to jest powodem nieuruchamiania się tej PS4. Jeżeli to jest zwarcie na HDMI-ku, to będzie super. I na tym zakończę drugą część, także czekajcie, bo będzie więcej części. Pozdrawiam, cześć.